Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Faust, gra duszy, opowieść o siedmiu duszach. Tym razem opowieść druga, Alchemik i geniusz. Gramy! Zabijanie dla pieniędzy ma w sobie zawsze coś niesmacznego. Powiedziałbym, że chodzi tu bardziej o kwestię estetyczną niż moralną. W każdym razie nawet samo pojęcie zabijanie jest dosyć abstrakcyjne. Istnieje milion różnych sposobów ranienia innych, nie mówiąc już o wyrządzaniu krzywdy samemu sobie. Widziałeś już, jak pościgli Lee Jody za pieniędzmi przyniósł śmiertelny skutek. Teraz chciałbym, żebyś zobaczył, jakie będą wyniki szlachetnej pogoni Nathaniela Meistera za wiedzą. Jak każdy mistrzu. Znowu jest strasznie głośno. Raz jest za głośno, raz jest za cicho. Ja nie ogarniam. Dobra, idziemy tu. Gdzieś nad wodospadem. O matko, nie patrzcie. Oczopląco można dostać. Ja już mam swój prywatny. Mówię, że gra jest strasznie ciemna. O, może lepiej tak, nie? A ja mogę tu iść, to ja pójdę tu. I to wszystko? I do lasu. I tu jest jakiś kamień. I tam coś jest. O, tu jest jakiś kamień. O jery, co my zrobiliśmy? Co tam jest pod spodem? O. Nie mamy łopaty pewnie, nie? Mamy jakiś bilet chyba tylko z tej kolejki nieszczęsnej. Dobra, wracamy się. Lecimy tu z łopatą. Matko, jakie to jest dziwne. Dobra, idziemy. Tędy też jeszcze mogą chyba tam dojść. To jest chyba tam to samo miejsce. Dobra. Najpierw tutaj. I tutaj. O matko, jak głośno. Facet, jak ty mogłeś tutaj mieszkać? To chyba wodospad za tym jest. Aha, tutaj coś jest, co nie działa, nie ma dźwigni, dobra. O, jaka wyższa. O! Dobra. Dziwny dom. Muzyczka fajna. Pewnie mi znowu YouTube za prawa autorskie będzie ścigał. Wow, łazienka. Ciekawy dom. Coś tutaj? Nic? Nic. Jestem wampirem znowu. No, zejdź na dół. Tutaj. Szyfr. Nauka i klucz. Pewnie się zastanawiasz, co mnie sprowadza z uniwersytetu do parku zabaw. Bardzo. Zapytaj brytyjski ty. Ktoś tu się chował w tym parku, tak? Odgeniusz. Firma Smithson & Syn jest bardzo zainteresowana pańskim wkładem. Tak, panie majster, dzwonię w sprawie naszej propozycji. Spółka Taylor Incorporated bardzo chciałaby się z panem spotkać w sprawie... Tyle wiemy. Firma... Dobra, myślałam, że coś jeszcze gdzieś przeoczyłam. Tutaj? O! Wkurzyłeś się na coś. Wiesz, no zarysowałeś fotel. Wiesz, że tego się nie da usunąć? Przecież skóra się pan regeneruje. A to wszystko tu. Dobra. Oj. Może ta myszka mi wykańcza. O, mamy tu jakieś... Co? To nie ja. Tu coś jest. O, coś mam, ale nie mogę obrócić. Kluczyk mam. Ale coś zacząłeś mówić, ja cię nie... Ale ja nie kliknęłam, po prostu przestał mówić nagle. Dobra, po kolei. Astronomia, botanika, chemia, świat marzeń, elektryczność, Faust. Geografia,
Okej. Dlatego on w końcu magii się poświęcił, ufny, że w słowach, co spadną z ust ducha, może tajemnic, jakich się dosłucham. Dlatego on w końcu magii się poświęcił. Dobra. Ja czytałam Fausta? Nie pamiętam. Teraz gdzie oni się to wyjdzie? Fortitude. Art ducha. To była naprawdę dobra nazwa. Czołowe osiągnięcie Brytyjczyków w dziedzinie manipulacji. Art ducha był paliwem dla tej operacji. Benzyną zarówno dla sojuszników, jak i wrogów. Dobra, wyjdź. Matematyka i losowe kodowanie. Od cyfr do szyfrów i od szyfrów po całość. Matematyka to magia, a szyfr to klucz. O dobry Boże, kiedy rozdawałeś prostotę, to ten człowiek na pewno się nie załapał. Od cyfr... O Boże, dobry jesteś. Wszystko. Tu mamy... Ale coś tu mogę użyć, tylko co to jest za ten... Tutaj pewnie kluczyk, nie? No, traf jeszcze. No. O Jezu, o Boże, co to jest? Co to było? Kawałek mapy, tak? Coś tutaj? A co to było? Co wziąłeś? Już do papieru. Sygnet? Jakiś komentarz? Komentarz jakiś może? Nie? Aha, 7 marzeń, 3 września. Najniżej podpisani Theodor Mordor i twórca świata marzeń, Nathaniel Meister. Uzgodniliśmy, co następuje. Pan Nathaniel Meister zostaje zatrudniony przez Świat Marzeń na czas nieograniczony. Jako nauczyciel i zastępca dyrektora odpowiedzialny za atrakcje parku. Na własną prośbę pan Meister nie będzie otrzymywać za swoją pracę jakiegokolwiek wynagrodzenia. W zamian za to Świat Marzeń zapewni mu mieszkanie w obrębie parku oraz będzie go zaopatrywać w pożywienie. Theodor Mord zaprojektuje dom według życzeń i wskazówek pana Meistera. Pan Meister wyraża zgodę na to, że będzie udzielać lekcji wszystkim osobom mieszkającym na terenie parku i przez ten park zatrudnionym. Przedmiot lekcji i sposoby ich udzielenia będą uzależnione od uczniów pana Meistera. Niniejszym kontrakt nabiera mocy prawnej z dniem dzisiejszym. Każda ze stron ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez uprzedniego powiadomienia. 7 marzeń 23 września 1945 roku. Dobra, wychodzimy z tego. To chcę otworzyć. Mi się wydaje, że to kolejność jakaś otwierania może tych szafeczek. O, co to kolejne jest? Szkło powiększające. A mogę użyć na... Nie mogę użyć na przedmiocie, bo od razu mi chowa. Dobra. Jakby tak otworzyć te szafeczki... Tak, moment. Które się nie zamyka. Ta się chyba nie zamknęła, jak otworzyłam. Nie. To nie wiem, może to nie o to chodzi, nie potrzebuję, to będę kwitła. Tu mamy coś, nie? Tutaj, tu było oczka. Fajka. I coś tam jeszcze wzięłeś, nie wiem, co to było. Pudełko zapałek. A tytoniu nie? Czekaj, może w fajce coś będzie? A, widzisz. Oj. Jakiś komentarz, cokolwiek, byś sobie wskazówkę dał. Longitude, aha. To jest szerokość i długość. A czemu tak akurat? Co to ma dać? Może? Ale się wkurzyć musiał na ciebie. Jeszcze raz? No, coś tam tak gestykulował żywo.
Ciekawe, coś przeskrobał. Nie mogę tego odsunąć? A wygląda, jakby się dało. To mamy, co mamy? Mamy jakiś pudełko zapałek. Mogę, nie wiem, zapalić na nowo. Nie. Dobra, to, ale tam z tyłu coś jest jeszcze. Nie, zawsze jest to samo. Tutaj coś jest. Aha! O, ludzie! O, o, o! Wiem, widzę. Tylko teraz tutaj to... to... Nie, gdzie to jest? To. Na to. Ale to trzeba chyba otworzyć najpierw. Kurczę, bo to jest ze szkłem, nie? Kurczę, no. Taki był plan zmyślny. A to co? A co to takiego? Ale jajka. Co to jest? Do czego to służyć może? Facet, kim ty byłeś? Ja wiem, no dobra, szpiegiem, głupio się pytam. O? Okej, o Boże. Aha, to jest długość, on ma tak fajkę, prosto, a tu jest... Pewnie w drugą stronę ma fajkę. W ogóle... Nie, też ma dobrze fajkę, to o co tu chodzi? Ale oni mają drugą stronę fajkę. A, bo... I tu jest... O, tu jest... na bok. Czyli to jest długość i szerokość geograficzna. Longitude i coś tam. Ale to trzeba wiedzieć jeszcze gdzie. Tutaj coś było? Guziczek? Cisnęłam. I co się stało? To jest szafa jeszcze do przejrzenia. I tu jest... Aha, i pojawiła się plamka. Żebym ja jeszcze widziała, gdzie to jest. Tu jest Afryka. Tu jest Afryka. Nie mogę tego obrócić w żaden sposób, nie? Boże, co tu będzie w tym miejscu? No dobra, zobaczmy jeszcze. Okej, tu nic. Nie ma w obcasach? Zawsze w obcasach coś schowają, nie? Koszula, coś, nic. To po co miałam to otworzyć? O? Aha, szkło powiększające. A, to jest instrukcja otwierania, nie? A mam nóż? Mam nóż. Dużo rzeczy mam. I to poświetliło? Chyba nie. Czemu mogłam to otworzyć? Na pewno tu nic nie było? Nie, nie ma, bo to było wyjście tylko. No dobra, to po kolei. Co tu jeszcze jest? Odwiedź plażę Omaha. Omaha. A równa się 0. Czy A równa się O? Nie wiem. Dobra, coś jeszcze? Odwiedź. To już to było. Tam coś jeszcze. Jeszcze to została jedna szafa. I co? Też nie ma nic. Szukali mnie. Boże duchu. To co ja mogę zrobić? Aha, otworzyło się to do... nagle. To teraz tak. To. Połóż tu. I przykryj. Wiosna 1944. Brytyjski wywiad próbował zmienić Niemców, że sojusznicy zaatakują północną Francję, Pas-de-Calais. Była to operacja Fortitude. U wybrzeży Anglii postawiono zmyłkowe fabryki i papierową armię, a członkowie francuskiego ruchu oporu otrzymali plany tej pozorowanej operacji. Schwytani agenci w trakcie tortur informowali o tym, o czym byli przekonani. O lądowaniu w Pas-de-Calais. Od sukcesu operacji zależało, jakie będą wyniki wojny. Albo Niemcy dadzą się zwieść i cienko rozciągną swoje siły od Pas-de-Calais do Normandii, albo odkryją plan i lądowanie w Normandii zakończy się klęską. Operacja Fortitude zakończyła się sukcesem. Co się stało? Halo!
Coś tu się dzieje bez mojej wiedzy i zgody. O co tu chodzi? No ale... Czemu mogę podejść tak, żeby to zobaczyć? Czy on mi tu pokazuje coś nowego? Nie, w ogóle to ja uważam, że tam były te, to jest tak, 0045, czyli 0:45 minut na północny i 50:20 minut wschodnio-zachodnie, tak? Czyli równoleżnie. No to dobra. To tak, to tu jest pionowo 00545. Tak, dobrze myślę. No, co robisz? No, o, coś mi czyta płytę. Tu jest 45? To jest 5? Gdzie tu będzie 45? Dziwne. Jestem ślepa dzisiaj. No to było 45 chyba, nie? 40, 41, 42, 3, 44. Jak to jest dzielone? Bo to jest, to już jest... To jest 50? To jest... Inna cyfra. Nie, to co 10 są, to chyba tak jest. Bo według tego... Chyba, że odwrotnie. Dobra, spróbujemy tak. A potem będziemy kminić, jak będzie źle. I 50 stopni i 20 minut. 50. O, chyba źle, bo ja tu nie widzę w ogóle. No, grodaj nie czytać po prostu. To jest 50 chyba. I tutaj 20. Ja pierdzielę, jakie ciemne te gry robili kiedyś. Dobrze! Ojeju. A, sygnet mam. Otwieraj. O nie, co ja wzięłam? O Boże, co to jest? Jak mam to ułożyć? Jakieś pomysły? Rozejrzyjmy się. Co może to sugerować, że co? To było? To może te kolory muszę ustawić. To najpierw jest fioletowy, potem jest niebieski, zielony, jakiś pomarańczowy, czerwony. Teraz będziemy kminić. A wiecie, jak łatwo zapamiętać kolory? To jest taki wierszyk. Czemu patrzysz, żabko zielona, na grubego faraona? Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy. Proste, nie? Ale ja sobie chyba zrobię zdjęcie. Potem jest chyba niebieski. Niebieski. Jak ten się ma wyglądać? Chyba tak, nie? Potem jest taki... O! Potem jest zielony. Potem jest żółty. Pomarańczowy. Na drugą stronę już mogłam. Czerwony, ale nie wiem czy... Aha, tam był czerwony przecież. Nie wiem jak bardzo to musi wystawać. A, wystarczy tak. Co to jest? Okej. Okay. List. Liście to wiemy jak otworzyć, bo tam było, że wetknąć tu. Nie. Gratulacje. Udało ci się rozszyfrować ten trudny list. Nie zapomnij, jak to się robi, kiedy będziesz miał do czynienia z prawdziwymi wiadomościami. No, miło z twojej strony. Co to wszystko? Proszę otworzyć. Nie zgadzam się. Ale co ja się dowiedziałam? Nie zgadzam się. Jeszcze raz. Wiesz co? To była tylko podpucha. Ja myślałam, że to coś jeszcze będzie, że coś sobie kliknę, odkliknę i coś obejrzę. Nic. No wiecie co? Próbny list. No nie. To co jeszcze mogę zrobić? To mi niepokoi to obu. Tu mi to... O, teraz to widać. Tam było co? O Jezu, mogę to ustawiać wszystko. Boże, tam było coś... W tym liście, nie?
jarze. Znaczy nie jarze. Na pomoc. O my, ach, ja, o macha. 5 tych, nie? To trzeba by chyba wykorzystać. To cudo mi się wydaje. O macha. A równa się 0. No to skoro A jest 0, no to ja już to mam ustawione. Czyli O macha, czyli O to jest. Nie, nie jest ustawione. Ustawione byłoby. No, uciekło mi. Czy to da się. Czy to się resetuje? Nie, to się nie resetuje. 0. Gdzie jest 0? Potrzebuję 0. To jest 0 chyba. To jest 9. Jak to przesunąć tak, żeby tylko nie zgubić? Ja nie wiem, jak ja to przesunę teraz to z oczu. A mi się 0, chyba teraz, nie? Jakbyś tak, O to będzie 7. My to 9. 7, 9. A to 0. O macha, tak. O to będzie 7. M to 9. A to jest 0. Chy to 3. I A to 0, czyli będzie 7, 9, 0, 3, 0. 7, 9, oj, 0, 3, 0. Oj, coś się dzieje, bo płyta czyta. O, taki był między nami układ. Obiecali, że ją uratują. Że jej nie zostawią w ich rękach. Aha. Szanowny panie, podczas ostatniego spotkania LCS zaproponował mi pan, abym ponownie przystąpił do M16. Traktuję to jako wielki zaszczyt i serdecznie panu dziękuję. Postanowiłem jednak odrzucić tę ofertę. Znamy się chyba wystarczająco długo, więc sądzę, że moja decyzja za bardzo pana nie zdziwiła. W operacjach tak wielkiej wagi życie kilku ludzi prawie się nie liczy. Los zmienił bieg tej wojny, obraz Europy, a kto wie, może nawet całego świata. Los również sprawił, że jego twarz zniknęła na zawsze. Proszę nie zapominać, że zgodziłem się stać po pana stronie pod warunkiem, że nie będziemy składać agentów w ofierze. Oczywiście wiem, że była to słuszna sprawa, nie jestem tak szalony, żeby się z tym nie zgadzać. Wciąż jednak jestem wystarczająco człowiekiem, żeby mieć w głębi duszy wątpliwości, które nie znikną aż do śmierci. Myślę, że zrobiłem więcej niż należało do moich obowiązków i bez narzekań zapłaciłem za ideały. Proszę jednak zrozumieć, że nie chcę współpracować z żadną państwową organizacją, ani instytucjami wojskowymi. Jutro wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych i jestem pewien, że nasze ścieżki jeszcze kiedyś się zejdą. Mam nadzieję, że w przyszłości ma dla nas w zanadrzu mniej mrocznych godzin. Może pan liczyć na mój szacunek i oddanie. Poważanie, Natalin Meister. No dobra. Oj. Znowu coś czyta. O. Naprawdę cię podziwiam. Szczerze. Po wszystkim, co zobaczyłeś, Fortitude, siostry siamskie, wciąż niezmiennie wierzysz w ludzkość. Uczone księgi. Dotychczas najbardziej wiarygodne. Ja na twoim miejscu już bym się załamał. Ale jak mówiłem raz samemu Faustowi, nie ma na tym świecie nic bardziej obrzydliwego niż zrozpaczony diabeł. Jeśli o tym mowa, nie wydaje ci się, że już wystarczy tych twoich humanistycznych błahostek? Marnujesz czas, Natanielu, a co więcej, marnujesz talent, jakim cię obdarzył Wszechmogący. Po prostu nie znoszę marnotrawstwa. Dlatego przyszedłem, żeby zawrzeć z tobą układ. Jeśli porzucisz te żałosne, bezowocne fanaberie, dam ci wiedzę,
absolutną wiedzę z wszystkich dziedzin. Będziesz miał wgląd w najskrytsze tajniki wszechświata, jak również tajemnice nieśmiertelności. A więc, co ty na to? Może lepiej nie. Chyba nie będę sięgał aż tak daleko. Rozważ to jeszcze, Natanielu. Taki mądry człowiek jak ty powinien się dobrze zastanowić przed podjęciem takiej decyzji. Nie bądź taki tradycyjny. Rozwiń skrzydła. Może przyjąłbym twą ofertę rok temu. Ale dziś, pomimo że wydaje się ona kusząca, jest już za późno. Nie będę cię zatrzymywał. Dobra, oj! Boż, tak nagle mi oddają sterysz aż. Ja tutaj sama wróciłam, przepraszam? No, czyli się nie zgodził, to co jeszcze mogę tutaj... Aha! Odkryta jest ta. Symbolizm. Psychoanaliza. Czy jak mówił nasz profesor? Psychoanaliza. Okultyzm. Ikonologia. Karty Tarota. Nic, nic. Teologia. Ezoteryzm. Geomancja. Hermetyzm. I Dante. A gdzie Vergil? Dobra. O! Okej. Okay. Żaba w studni nic nie wie o szerokich wodach. Co to jest? Co mi daliście tu z tej strony? Halo? I to wszystko? A, świetnie, mam upadkę. Mogę iść szukać tam, ale... No dobra, pójdziemy tam. Skoro wiemy co robić, nie będziemy kombinować. Mam wrażenie, że coś tutaj przeoczyłam. Wykopać coś. Ciekawe co tam wykopiemy. Czyjąś główkę pewnie. No. No i że? Halo? No i gdzieś tutaj... To nie tu? To jeszcze gdzieś inne miejsce? Ja myślałam, że to się po prostu kółeczko robi takie. A tu nic nie ma. No to dobra, to mnie zdziwiliście, to musi iść tak o. Żaba w studni. Zaczynam się martwić. Nie ma tego pokrętła, nie? Dobra, tutaj będzie coś do wykopania. O, tu. Masz upadkę? Dawaj. No. Analogia. Obróć się w lewo i spójrz do góry. Naucz się czytać z żył skał, tak jak z gałęzi drzew i znajdź skamieniały sok. Ale... Obróć się w lewo. Stąd w lewo? Analogia. Analogia. Ale analogicznie w lewo to będzie w prawo. Tak? W ogóle co to jest to? A ufy do studni, dobra, ojej. No to chodź, chodź tam do tej studni najpierw. No znowu przeszłam tę studnię. Dobra, dawaj, uchwyt. No. No, ojej. Faktycznie jest żaba. To, co jest poniżej, jest takie jak to, co jest powyżej. Ty uwielbiałeś zagadki, nie? Zboczenie zawodowe już miałeś chyba. Aha, to wszystko. To listek jest. To jest faktycznie żaba, nie? To. Okej, okay, żabko. Dziękuję ci, żabko. Muszę zabrać wszystkie. Ojejku. To po trawieki, prawda? Tutaj nie pójdziemy. On coś mówił z kamieniałych sokach. Czyli o żywicy prawdopodobnie. Ale... Pójdziemy na... Ojej, jaka cisza. To szumienie mnie wyprowadza z równowagi trochę. Mnie nęci to strasznie. Bo mi się wydaje, że...
O właśnie, co to jest to? Co ty wziąłeś? Taśma numer 4. A na czym ja mam to odsłuchać? O! Co ty wziąłeś? A główkę! Główka! Właśnie, bo to jest inny rok! Może w ogóle się coś pojawiło w tych szufladach? Pokaż, no pewnie, że tu się coś pojawiło. No. A ta się w ogóle nie wysuwa. A czemu? Może też kolejność trzeba jakąś, bo ta się wysuwa do połowy. Teraz się wysuwa cała, ale jak to odblokować? Udaje się. Założę tą głowę, może wtedy się odblokuje tam ta szuflada. Nie, odblokowało się pierdyliard nagrań. Jak to włączyć? Jeśli chcesz zgłębić tajemnicę ognia, zacznij od popiołów. Wiesz, ja w tamtych popiołach grzebałam. Dobra, mamy taśma pierwsza. Bio. 28 listopada 1945. Pomimo moich licznych prób zainteresowania jej literaturą lub rysunkiem, nie wydaje mi się, żeby przejawiali choćby najmniejszą chęć odrzucenia swojej dziwnej obsesji. Już dawno opuściłaby mnie nadzieja, gdyby w Anglii ostatnie nadzieje nie wypaliły mego serca. Najbardziej jednak przeraża mnie narastająca agresja. Oni wiedzą, że nie są w stanie wyrządzać sobie nawzajem krzywdy, nie raniąc przy tym samych siebie. Obawiam się, że to może się źle skończyć. Taśma druga. O, muzyczką. No to w menu jest muzyczka. Będzie coś pod koniec? Przesuwam to do końca. Mogę przerwać, dobrze. Tam nic nie ma, na trzeciej mamy co? A mogę nagrać? Nie mogę. I na czwartej? List do osoby, która tu przybędzie. Uspokój się. Zapewne znasz już dom. Gdy znajdziesz ten list, upłynie już dużo czasu od momentu zamknięcia parku, a ja będę doprowadzał do szału grupę psychiatrów. Nie przejmuj się jednak. Wiedziałem, że przyjdziesz i wiem również dlaczego. Przygotowałem wszystko, żeby ułatwić ci zadanie. Zostawiam instrukcje, które pomogą ci przywrócić życie osobie, która będzie twoim asystentem. Jeśli się nie mylę, jego pomoc będzie więcej niż wartościowa. Bez względu na to, czy ci się uda, czy nie, konsekwencje będą ogromne. Musisz sam zebrać ostatnie elementy i zagłębić się w sferę tajemniczych analogii. Zacznijmy więc od małego poszukiwania skarbów. Czas leci, a oni wkrótce nadejdą. Powodzenia. Polegamy na tobie. Nathaniel Meister. O czym ty mówiłeś? Zaczynam się trochę obawiać. No dobra. To poszukiwania, wiedzę. Coś tam było, wiedzy, nie? To może coś się pojawiło w sekretarzyku. Nowego. No tutaj nic. Oj, to było. To było. Elektryczność. Oj. Halo? Witaj w godzinę tę błogosławioną. Lecz dech i słowo mocno trzymaj w sobie. Dzieła wielkiego zaraz tu dokonam. A cóż ty robisz? Co? Człowieka robię. Człowieka? Hejże, to snać parkę młodą zamknęliście w dymniku pieca? Broń Boże, ale jest w kuchni dużo butelek. Musisz uzbierać dokładną liczbę elementów. Poszukiwanie skarbów rozpoczęte.
Co to było? Książka się unosiła, gadała do mnie. Co jeszcze mogę tu zrobić? No dobra, wiesz co? Wyjdźmy i obczajmy sobie ten motyw z tym... z tym obracaniem się po tym lesie tam. No, ale później. No to szukamy w lewo. O proszę, coś tu jest. A to co to? Jakiś uchwyt? O! I mam spojrzeć? I mam... co? Aha! Ja jestem ruch. Żyję częściowo w powietrzu, a częściowo w wodzie. Ale jestem umocowany w ziemi. 7 poczerni. Co? O Boże... Ja jestem ruch. Jeszcze raz. Nie przeczytasz mi tego drugi raz? Ja jestem 7 niepoczernik, 7 coś. Jajku, jajku, jajku. 4 przygodówki to miały zagadki. Fajny ambient, nie? Uchwyt do koła wodnego? Jakiego koła wodnego? Gdzie jest koło wodne tutaj? Nie wiem, weźmy na chwilę jeszcze do domu. A tu jest przecież, jejku! Okej. Okay. 4, 5, 6, 7. Nie. O! Co to? Ojku! Kluczyk i... Spraw, aby promienne słońce oświeciło chwałą tęczę i z pomocą marynarzy jest nacisk. Co, żeś pomógł? Ale pomogłeś, jeszcze Spraw, raz. Spraw, aby promienne słońce oświeciło chwałą tęczę i z pomocą marynarzy jest nacisk. Dobra, czyli muszę wrócić tam, gdzie była ta tęcza chyba. No, ale iść tu. I ta tęcza była tu, w sypialni. O! A ja mam tutaj coś, co mogę wetknąć. Co to jest? Mocna loterii. A, to jest ten dowód. A ten klucz by wszedł tu? Okej. I to jest sterowanie. A, dobra. Przełączam. Co? Co to zmienia? No. Ja chciałam zobaczyć, co się zmieniło. A, takie buty. I co dalej? To ci zagadki, kurczę. No. Okej, tu stąd się świeci, ale tu nic nie mogę użyć stąd. To tu ma paść chyba. To muszę jakoś to przekierować jakoś mądrze. Tak fajnie ta woda płynie. Będę to załatwiła, jakby mi tak pływała woda po pokoju, bo mi coś w leściku latała. Nie, to się nie podświetla. Boże, tutaj coś jest. Jezu, jestem ślepa. Co to jest to? Lustro. A! I teraz jak damy lustro... Może tu? Czy tam? Czy tu? Moment, dajmy tutaj lustro. I? No i co? Jak się otworzy, to gdzie będziesz... Aha, nie da się tak. A, dobra, co ona poka... Gdzie on leci, ten promień? Wróć... Aha, moment. Tutaj! Wypaliło coś. Coś dostałam.
A co dalej? O, tutaj, a on coś wypluł. Visita interiora terre. Rectificam docque in venies occultum lapidum. Tak, visita interiora terre. Odwiedź wnętrze ziemi. Mam znowu kopać, czy po prostu... Nie no, wykopałam tam już. Odwiedź wnętrze ziemi. Jeszcze mi znów brakuje. Ale wnętrze ziemi to tak może do studni wejść. Albo zajrzeć do globusa. No, a nie można wejść. Podziwiać gwiazd, kiedy uwiera but. Dokładnie. Co to? No i coś tu jeszcze? Co to jest za... Co to wziąłeś i nie mam tego? Coś wziąłeś. A tutaj to włożyłeś. No to jeszcze jedna rzecz. Co dalej? O, myślałam, że jakaś animacja. Buty w szafie. Dawaj buty w szafie. But, wyra but. Boże, facet, jesteś genialny, jeżeli chodzi o zagadki. No ma nie wyjdź za mnie. Czy ożeń się ze mną, czy jak to tam? O ile mam rację. A jak nie, to cię nienawidzę. Buty. Brawo, zebrałeś wszystkie elementy. Spotkaj się ze mną w kuchni. Kuchni? Jestem z ciebie dumny. Czekam. Nadaję. Naprawdę? W kuchni jesteś? W kuchni? Boże, tu jest jeszcze w dół zejście. Ja tu jeszcze w życiu nie byłam. To jest kuchnia? Patrz, ty masz kuchnię w tym domu. Bo się zastanawiałam, gdzie on się żywi. Ale czemu się chcą spotkać, jak ciebie tu nie ma? Okej, będziemy coś robić? Dobrego? Nie żartuj. Co wziąłeś? Zwykła sól. Wszystkie sole bierz. No, ty nie możesz. I co z tą solą mam zrobić? Będę robić jakiś eksperyment, prawda? Cię pewnie wskrzeszę. Na pewno, ja to wiem. Jakie cuda! Co się dzieje? To nie ja! No, ratunku! Opętane urządzenie! I gra do gotowa. Ale zarąbiste. Albedo gotowe. I Rubedo gotowe. Homunculus do usług. Homunculus. To dobrze, że Nathaniel się nie mylił. Przynajmniej staruszek nie poświęcił swojego życia na darmo. A więc dokopmy paru demonom, co? Homunculusa wyhodowaliśmy. Jednego światełka brakuje. Homunculus, ja cię muszę chyba poświęcić tu, bo nie ma innej opcji. Widzisz, w 1916 roku, w wieku 30 lat, byłem już uznanym architektem, całkiem zamożnym jak na swój wiek. Byłem jednak wtedy strasznie głupi, chociaż wiedziałem jeszcze tak mało o życiu, czułem się tak, jakby nic nie było w stanie uwolnić mnie od nudy. Wybudowałem drapacz chmur. Cóż mogłem zrobić potem? Wybudować wyższy drapacz chmur. Co mogło mi przynieść większą satysfakcję niż budowanie domów i miejsc pracy? Rok później, w dość dziwnych okolicznościach, wpadłem na pomysł stworzenia czegoś zupełnie nowego i zdecydowanie bardziej ekscytującego. Pragnąłem dać ludziom trochę rozrywki, ofiarować im miejsce, w którym będą mogli marzyć, odrzucając strach i wszelkie troski. Koferris dla ich wyobraźni. Oto dlaczego stworzyłem świat marzeń. O! No i? O, ktoś leży. Oj! Oj!
ci naukowcy, siedzący z głowami zakopanymi w książkach, pozbawieni świeżego powietrza. Nie jest to zdrowy tryb życia. Może jestem w złym nastroju, ale ci intelektualiści mnie dobijają. Nie zatrzymuję cię, no nie? Oczywiście, że nie, ty dranie. To troszkę ci podpadł, nie? Ale czy coś dzięki temu uzyskał? Tutaj coś jest? Dowody, jest pakt? Tutaj nie było paktu. Nie Jody, a jest coś o tym drugim? Nie ma. No dobrze, w takim razie skończyliśmy kolejną opowieść, przed nami następna, ale to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że gra się podobała, że odcinek się podobał, był długi mega, ale to jest stara przygodówka, tu trzeba kombinować. Pocięłam to jako tako, mam nadzieję, że nie będzie aż za długi. No ile odcinek się podobał, proszę o kciuka w górę, bo podobno to jest istotne, a ja się na tym nie znam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!